Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, słowo, którym dzisiaj się modlę, to opoka. Kiedy sięgniemy do oryginału, to zobaczymy, że słowo, które zostało przełożone w tym wydaniu Biblii Tysiąclecia na opoka, tak naprawdę oznacza kamień czy skałę. I wiele przykładów właśnie jest takich. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół. Ale kiedy jeszcze raz wrócimy do tego oryginału, to się okazuje, że Petros w języku greckim to Piotr, a Petra to skała. I Pan Jezus mówi, ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduję mój kościół. Ta piękna gra słów nie jest w stanie wybrzmieć w języku polskim. Ale to niesamowite złożenie Petros, Petra w języku greckim jakoś tak na modlitwie dało mi do zrozumienia, że Pan Bóg rzeczywiście zna nas po imieniu. Że Petros, Piotr oznacza skała. Zastanawiam się, co oznaczają nasze imiona, twoje, moje. Bóg rzeczywiście nasze imiona zapisał w niebie. I kiedy mówi Michał, to wie, co to oznacza. Tak jak powiedział Petros, to też wiedział, że to oznacza Petra. Co oznacza Michał, co oznacza Krzysztof, co oznacza Jakub, Martyna, Dorota, jakkolwiek. Dla Boga zawsze znaczy, bo Bóg zapisał nasze imię w swojej księdze. Izajasz 43:1. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim. Bóg zna moje imię i Twoje imię. Co więcej, doskonale wie, co ono oznacza. Dowiemy się pewno o tym dopiero po śmierci, kiedy staniemy przed Panem, a On otworzy Księgę Życia, gdzie są zapisane nasze imiona. Dzisiaj ucieszmy się tym, że w sercu Boga każdy z nas jest wpisany mocnym, mocnym atramentem. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.